Siemanko wszystkim, dzisiaj będę szybki jak Usain Bolt. Obiecuję, dlatego od razu przechodzimy do pytania, którego sportowca niezwiązanego z piłką nożną chcielibyście zobaczyć na boisku? Czekam na wasze komentarze, a teraz już przechodzimy do filmu. Ale byłem szybki. Usain Bolt zawsze marzył o karierze piłkarza. Od kilku lat opowiadał o tym, że jego marzeniem jest zagranie w barwach Manchesteru United, bo to właśnie czerwonym diabłom kibicuje jamański sprinter. Odważnie opowiadał, że jak coś, to może przejść testy w klubie z Old Trafford i na pewno świetnie sobie w nich poradzi. Nikt z działaczy Manchesteru nie odważył się jednak na ten krok i Usain nie dostał swojej szansy. Jednak jak przystało na prawdziwego sportowca, który nigdy się nie poddaje, Bolt nie porzucił swoich planów o zostaniu profesjonalnym piłkarzem. Zaparł się i postanowił udowodnić całemu światu, że wymiata nie tylko na bieżni, ale i na boisku. Trenował z Borussią Dortmund, norweskim Stromgodset, a w pewnym momencie wydawało się, że zostanie graczem klubu z RPA Mamelodi Sundowns FC. Na początku sierpnia gruchnął jednak mega news. Usain Bolt podpisał kontrakt z australijskim Central Coast Mariners. Kibice zaczęli zacierać ręce. No to teraz pokaż, panie Bolt, na co pana stać. No i się przekonaliśmy. W piątek Usain Bolt zadebiutował w sparingu z drużyną z australijskiej Ligi Stanowej. Jamajczyk wszedł na boisko w 72 minucie meczu, gdy jego zespół prowadził już 6-0. Jego pierwszy kontakt z piłką wyglądał tak. W ostatnich minutach meczu mógł zdobyć gola, ale nie zdążył do piłki. Tak, Usain Bolt nie zdążył do piłki. Sam w to nie wierzę. No dobra, ale pewnie zaraz powiecie: Lipiński, Januszu, nie oceniaj Bolta po dwóch akcjach. Okej. To jakie ogółem wrażenie pozostawił po sobie Usain w tym swoim nieoficjalnym debiucie w australijskiej drużynie? Już wam mówię. Jego ekipa wygrała 6-1, ale Bolt rozczarował. Recenzje, które wystawili mu dziennikarze i kibice, są miażdżące. Usain Bolt na tle rywali, czyli jakichś lokalnych australijskich chłopaków, wyglądał słabiutko. Dziennikarz, specjalista od piłki w Australii i USA, Adam Kotleszka, nie owija w bawełnę. Usain Bolt nie dał rady kondycyjnie. Szybko się fizycznie wyprął i później już tylko spacerował. Inny dziennikarz, Bartłomiej Stańdo, jest równie bezlitosny dla jamajskiego króla bieżni. W swoim artykule twierdzi, że Bolt po tych kilku minutach gry wyglądał jak pudzian po kilku sekundach walki z Najmanem. Czyli kondycyjna masakra. Brakowało mu nie tylko kondycji, ale i przyspieszenia. A chyba wszyscy dobrze wiemy, jak ważne są to kwestie w futbolu. Do tego Bolt rzadko był przy piłce, nie wychodził na pozycję i raził swoimi brakami w technice. Hiszpańska marka zwraca uwagę na to samo. Bolt nie był dość szybki. Kibice na Twitterze też są bezwzględni. Piszą chociażby takie rzeczy. Usain Bolt ma bardziej nieskoordynowane ruchy niż zawodnicy zbijaka z komedii Dodgeball. Swoją drogą, lubię ten film. To, że jest wybitnym olimpijczykiem, nie oznacza, że musi grać. Są inni, dużo lepsi, którzy zasługują na szansę. To tylko jednak mała kropelka w morzu krytyki. Dobra, ale żeby nie było, że wszyscy tylko jechali po Bolcie, to w sieci pojawiło się też wiele pozytywnych głosów. Według wielu nie do końca liczy się to, jak zagrał Usain, ale to, że pokazał, że niemożliwe dla niego nie istnieje. Jeżeli człowiek chce, to jest w stanie osiągnąć wszystko. A że jest na razie ciężko? Przecież byłoby nudno, gdyby było za łatwo. Co o swoim występie powiedział sam Usain? Kibice bardzo mnie wspierali i strasznie mnie to cieszy. Pierwsze 15 minut było dobre w moim wykonaniu, później odczuwałem ból pleców. W przyszłym miesiącu powinno być już lepiej z moim bieganiem i szybkością. Potrzebuję jeszcze 4 lub 5 miesięcy, żeby lepiej panować nad piłką i poczuć większy komfort w drużynie. Muszę zrobić wszystko, żeby dorównać moim kolegom. Dajcie mi 4 miesiące i będę grał jak oni. Jak więc widzicie, Usain się niczym nie przejmuje i zapowiada jeszcze cięższą pracę na treningach. Ja wiem jedno, to jest wielki sportowiec, który nie przywykł do porażek. Dlatego można być pewnym, że zrobi wszystko, żeby i na boisku odnieść sukces. A my będziemy się mu uważnie przyglądać. Jeśli podobał ci się ten filmik, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, a jeżeli nas oglądasz i jeszcze nie subskrybujesz, to może tak... klik, klik? Udało się? Wielki.